Uwaga, uwaga. Ja, niżej podpisany, oświadczam, że zostałem poinformowany o ekstremalnej naturze produktów, jakie będę spożywał podczas konkursu na mocarza z lotu organizowanego dnia 7 kwietnia 2018 roku w Pszczynie podczas ogólnopolskiego zlotu Chili Headów. Produkty te będą spożywane przeze mnie dobrowolnie i jestem świadom ich możliwych skutków ubocznych. Więc już za chwilę będziemy świadkami tego, jak 10 mocarzy i jedna mocarka startują w tym wielkim wyzwaniu na mocarza z lotu. Tak więc startujemy od dzikiego Billa X. Okej, okay, czas start! Smacznego! Kładziemy teraz drugi sos. Okay. Tak więc druga runda. Pain 100%, czas start. Okej, tak więc pojawia się trzeci sos. Łyżki w górę. Trzy. Wszyscy razem. 3, 2, 1. Smacznego! Już czwarty wszedł na stół, już widziałem kilka spoconych czuł, do ruchu weszło mleko, które koi kubki smakowe i widzę również chusteczki, które już ocierają czoła. Jest to zrozumiałe, mamy również kilka poker face'ów, również okulary słoneczne, by nie było widać zakrwawionych już spojówek. Mamy poddanie! Mamy już również poddanie, gratulacje! To jest wyczyn startować wśród tak dużej... A kto się poddał w ogóle? Okej, okay, jest, tak, tak, jest duży wyczyn startować między facetami jako jedyna kobieta, więc wielkie brawa. I jest to też wyczyn jako pierwszej się poddać, to też nie jest łatwe. Więc gratulujemy i dziękujemy za udział. Zostało jeszcze nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć osób, więc zobaczymy, jak czwarty sos, albo jak raczej wy sobie z czwartym sosem poradzicie. Tak więc czwarty sos na stole, łyżki w górę i wszyscy mówimy 3, 2, 1, smacznego. 3, 2, 1, smacznego! Czekujemy 2 minuty. Widzę, że ręce dużo mniej chętnie podskakują do góry. Słuchajcie, po 2 minutach będziemy jeszcze pytali, kto dalej mierzy się z sosem numer 5, czyli Mad Dog. Jeszcze łyżeczka Mad Doga na stole. Okej, okay. Wszystko wskazuje na to, że Mad Dog już na stole w pełni podany. Tak więc 3, 2, 1, smacznego! Okej, okay, gratulacje! Pozostała wielka szóstka zamierza zmierzyć się z kolejnym szóstym sosem. Tym razem jest to najbardziej ostry z tych wszystkich 6. Pamiętajcie o tym, kiedy będziecie go brać do ust. Tak więc podnieśmy wszyscy łyżki. Słuchajcie, milej byłoby zjeść węgiel, nawet rozpalony.
ale okej. Okay. 3, 2, 1. Smacznego! Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Bravo! Okej, okay, tak więc porcje papryczek już do was biegną. Jest po 4 papryczki dla 4 wytrwałych zawodników. Okej, okay, 3 wytrwałych zawodników. Wielkie brawa! Ten widok niejedne żyły mógł zmrozić, więc jak najbardziej gratulujemy. Okej, okay. Tak więc podnosimy pierwszą papryczkę. I wszyscy razem. 3, 2, 1, start! Okej, okay, tak więc Rysiu, proszę podejść, bo widzę, że już się powoli kończy ten etap zawodu. Tak więc mamy zwycięzcę. Absolutnie, absolutnie podziwiam i gratuluję. Zapraszamy zwycięzcę tutaj na scenę. Gratuluję. Widzieliśmy, prawie doszło do tragedii. Myślę, że gratulujący buziak mógłby być niebezpieczny. Tak więc bardzo serdecznie gratuluję. Powiedz mi, co czujesz? Jest naprawdę zajebiście, bardzo fajnie, że w końcu się udało coś takiego zrobić w Polsce. Nie jest tak najgorzej jeszcze. Zobaczymy jutro. Okej, tak więc gratulujemy. Wręczenie zestawu nagród. Tak wygląda zwycięzca pierwszego zlotu Chili Headów.